Leci? Leci. Na pewno? No. Dzień dobry, witam ponownie, Stanisław Milewski. Cóż, zostałem tutaj po raz kolejny zmuszony, że tak powiem, żeby przybyć z Tomaszem Wojną. Poszkodowanym tutaj przez działalność i niezgodną sprawę pana komornika sądowego przy sądzie rejonowym w Zambrowie Mieczysławie Meduszewskiego. No tu sporo też go tam, trochę nawet paraosobowa, że tak powiem, ekipa, rodzina i znajomi znają tego kolegę, znają tę sytuację. Mam nadzieję, że może tę sytuację pozna pan minister Ziobro, może wrzucić dyscyplinarni komorników. Tutaj kolega zaraz poda po prostu na imię, nazwisko pani biegłej, pani sędzi, pana prokuratora, który po prostu brał udział. Czym nazywał zorganizowanej grupie przestępczej? No, o charakterze zbrojnym, prawda? Także ja po prostu wspomagam sobie i on też tam trochę powie, trochę wiadomo, co dwie głowy to nie jedna. Nie wiem, trochę nowy mikrofon, trochę sprzęt. Ale cóż, panie Tomek, także śmiało zapraszam. Ja tu po prostu wiem, żeby marzenia były jak z tego baneru, proszę państwa, to na pan komornik się nie ośmielił. Nie ośmieliłby się po prostu takich numerów robić. Ja tylko powiem tak ogólnie to, co jest mi znane, prawda? Kolega po prostu płacił 2 lata alimenty nie na swoje dziecko. Komornik po prostu, to jeszcze tam nie wiem, jakie to MOP, GOP, podał takie dane dla komornika. Tylko zbieżność nazwisk danych. Ja po prostu myślałem, że jak wcześniej, bo trochę tak mi się te fakty mylą, że kolega wziął już kobietę z dzieckiem i na tamto opłacone było. Nie, nie, to w innym przypadku tak było. Tu Tomka po prostu zbieżność nazwisk. Pan komornik Meduszewski nie dopełnił swoich obowiązków służbowych na pewno. Być może zrobił to specjalnie na życzenie pani z MOP-u, GOP-u, nie wiem, z tam miejscowości, żeby się na Tomko odgryźć, że potrafił o te 28 tysięcy. Po prostu masa przestępców, prawda, złoczyńców, czy to w togach, czy jako po prostu osoby w postaci biegłej, która nie potrafiła wyliczyć, policzyć, a liczyła źle. Zamiast VAT policzyć 7%, policzyła załóżmy 15% kosztów, prawda. Koszty pobrane raz, to nie można później dodatkowo dawać jeszcze jakichś tam podatkowych innych kosztów, prawda, jakichś tam wysyłek, przesyłek, czy innych operacji. Po prostu, czemu pan Mieczysław Meduszewski jest czuł taki bezkarny? Nie wiem, może dlatego, że jego brat jest tutaj jest prokuratorem w prokuraturze rejonowej i kryje jego zacne, niezacne te przestępstwa. I po prostu kolega Tomek złożył do prokuratury tutaj w Zambrowie zawiadomienie na tego pana komornika, no to oczywiście prokuratura umorzyła to śledztwo, sąd po prostu to podtrzymał, ręka była, kolesie z kasty zadziałali, czyli złoczyńca w uniformie komornika, nie wiem, ja panu Mieczysławie Meduszewski obstawiam tą samą szkołę, ten słynny komornik w Mławie, albo może pan razem w nim w tej jednej ławce siedział, prawda? Także metody działania niezgodne z prawem to są normalnie karygodne. Masa ludzi jest poszkodowanych, podejrzewam, przez pana Meduszewskiego, tylko są skutecznie zastraszeni przez te układy rządzące miastami. W tych układach, wiem, ja zgadzam się, to prawda. To znaczy, tu pani jedna mi podpowiada, że to złodziej. No nie, ja po prostu złodzieje mają jakieś tam swoje kodeksy honorowe, wedle których postępują. Nie oglądają na przykład kobiety, które z małym dzieckiem, takim w kodeksie. Panie Meduszewski, czy pan ma jakiś kodeks? Czy pan ma jakiś honor? Czy co pan sobie ma? Nie ma honoru, dla niego kasa się liczy. Tak, tylko kasa. Komornik, wiadomo, jest potrzebny w społeczeństwie, ale nie działa zgodnie z prawem, a nie po prostu działa wedle swego widzimisię, bo mnie jak coś braciszek przykryje, tak? Przykryje mimo, że wujek, który był, nie wiem, pytam się, nie wiem, nie sprawdzam po prostu pochodzenia, kto, z kim, gdzie, jak i co, ale wiem, że Meduszewski był pan poseł w drugiej trzeciej kadencji. Może też to ma wpływ, a na pewno wpływ ma potężny to, że nie ma takiego wymiaru sprawiedliwości jak z tego baneru. Bo żeby był taki sądek w banerze, to pan Meduszewski do emerytury by doczekał, załóżmy gdzieś w przybytku, w które po prostu kraty są w innym kształcie, w pionie i w poziomie, a nie jakieś tam piękne esy, floresy, prawda? Także cóż, ja tu się za dużo może nie będę rozgadywał, ewentualnie jak tam
kolega Tomek sobie oddzielny odcinek zrobimy znowu dla pana Ziobry. Ja którego uważam za statystę, który też padł ofiarą szantaży, bo po prostu ożenił się nie z tą kobietą, którą trzeba, tak? Nie z taką przyszłością. Teraz nie to, że minister sprawiedliwości, statysta, to jeszcze po prostu uległ szantażowi tych służb w WSI z weryfikowaniem SB i B, tym komuchom, przestępcom, złoczyńcom. Ja nie jestem, proszę państwa, zwolennikiem faszyzmu, czy Niemców, czy Unii Europejskiej też do końca, ale uważam, no ciężko to zważyć, ale podejrzewam, że komunizm więcej krzywdy zrobił narodowi polskiemu niż faszyzm, prawda? Faszyzm trwał tylko 5 lat, tylko aż wiele milionów ofiar, ale to, co zrobiła komuna przez ten czas i do tej pory, co robi, to jest naprawdę pokłosie to, że to wyborek przepił Polskę z Żydami po prostu w Magdalence. Sądownictwo, agentura, oprzyjcie tą murmę, że nie będzie to w Jabłczanciu, tak, albo całkiem centralnie, na Żywopłot i no niestety trochę ten baner targany przez wiatr, delikatny, muszę w końcu go może bardziej konstrukcję żelazną zrobić i tak to wygląda. Także o przestępczych działalnościach niezgodnych z prawem na pewno wiele ludzi tu może powiedzieć na temat pana tego komornika, bo ostatnio tutaj byliśmy 5 czerwca, było powiedziane, że będzie po prostu udostępnione wezwanie do zapłaty. Kolega wysłał, dał termin 2 tygodnie, oprzy to tylko ścianę, jak to ostatnio było. Po prostu, że liczyliśmy na to, że może chociaż zadzwoni do pana Tomasza, zapyta się, w jaki sposób to naprawić, czy na raty może mu rozłoży, czy coś w tym rodzaju, żeby naprawił tą szkodę, bez wątpienia wyrządzono jemu niezgodnie z prawem, no ale po prostu czuję, że ma po prostu za sobą takie plecy, że ani manifestacje, ani żaden Ziobro, który tam zwie się prokuratorem generalnym czy ministrem sprawiedliwości, tylko z nazwy, że nic mu nie zrobi, układ lokalny działa, prawda? Prokuratorsko-sędziowski, do tego jeszcze komornicy, prawda? Bo niekiedy jeszcze ci lekarze w kitlach też występują, chociaż też co niektórych lekarzy mogę usprawiedliwić, nawet tych koperciarzy, że w trakcie tego koronawirusu nie ci, co poszli na chorobowe, czy na wcześniejszą tam emeryturę, tylko walczyli, jeździli i leczyli ludzi, a sądy co zrobiły, proszę państwa? Schowały się, zrobiły sobie na wiosnę wakacje, teraz znowu są wakacje, terminy się wydłużają i ja jeszcze dzisiaj będę też sporo mówił w Ostrowie Mazowieckiej pod sądem, też taką podobną manifestację z kolegą będę robił ze znajomymi, żeby to po prostu... Ludzie, nie bójcie się! Mówcie śmiało, mówienie prawdy, nic wam nie zrobią. A niech robią, to będzie jeszcze głośno. Ja na razie przyspieszam działalności, zapłaciłem niesłusznie 2000 kary za rzekome obrażenie sądu. To jeszcze być może będę ułaskawiony, nie wiem, ale jak tak, warto było te 2000 zł dać dla pani Radosławy Kasikowskiej, sędziny sądu rejonowego w Ostrołęce, która mnie niesłusznie ukarała. To ta pani, która przyczyniła się do śmierci osoby z listy śmierci, prawda? Bo na pewno nie wiecie tutaj w Zamrowie, że w 2008 roku ona była prokuratorem okręgowym i prowadziła gang Mokotowa. I w trakcie tych czynności weszła w posiadanie tak zwanej listy śmierci. Na tej liście śmierci były nazwiska, imiona prokuratorów, policjantów i sędziów do zamordowania. Czemu ta pani tę listę zignorowała? Pytam się dlaczego? Z bezdennej głupoty, czy wzięła jakąś kopertę? Szeroką, stojącą, nie leżącą. I dopiero, gdy jedna osoba z listy została zamordowana, jeden z policjantów powiadomił pana Ćwiękalskiego i ten ją zdegradował, proszę państwa. Nie, zamknął je do więzienia, tylko zdegradował ją do stopnia prokuratora rejonowego. Po to, żeby po paru latach znalazła się jako sędzina sądu rejonowego i dalej łamała prawo. I wielu, wielu sędziów mogę z Ostrołęki wymieniać, czy to sądu rejonowego, czy okręgowego, prawda? Ale tutaj przybyłem po prostu do Zabrowa, żeby wesprzeć kolegę i żeby po prostu zaprzestał na przykład nie tylko pan Meduszewski, ale wiele, wiele podobnych komorników, żeby to było przestrogą, że po prostu społeczeństwa się nie okrada, prawda? A jak jakiś błąd się popełnia, to mnie na przykład nauczy mnie mój ojciec, czy po prostu życie. Staszek, popełniłeś gdzieś przestępstwo, załóżmy błąd, przeproś, napraw szkodę, jesteśmy się ludźmi omylnymi, mylimy się i z wielu powodów. A tutaj
popełnił pan pewnie, nie wiem, być może świadomie, w pełni z premedytacją te przestępstwa na koledze. Działał pan sobie bezkarnie i pan teraz chowa się za tą kratą. Nie wiem, czy pan dzisiaj w pracy jest, może do pana zajść, petycję panu wręczyć, czy zapytać się, czy w ogóle pan wygląda. To jakiś pan starszy gość ponoć, panie Tomek, tak? Tak, tak. Jakiś starszy gość, to być pewnie wychowany, po prostu zakomony, wpojone, ma te po prostu bezprawie i skutecznie do tej pory. A ja mam nadzieję, że ta bezkarność pana w końcu się skończy. My tu będziemy przyjeżdżać, nie wiem, chyba do pańskiej emerytury, nie wiem, może się w końcu Strasburg zainteresuje tymi nieprawidłowościami, może jakieś inne fundacje helsińskie praw człowieka, być może komornik odpowiedzialności dyscyplinarnej, czy może ten prezes sądu rejonowego, do którego pan polega. Także nie będę wnikał w wasze tamte relacje, tylko oczywiście ja tu sam sobie pozwoliłem pogadać, bo też tu jest chwila drobna, to żadnej muzyki komunistycznej nie puszczam, bo muszę wtedy za X wykupić, a to śpieszymy się, nie ukrywam, do Ostrowi, prawda? Tam pod Sąd Rejonowy Prokuratury, tam też się cudawianki dzieją, po prostu komuna żyje w tych murach i po prostu, ale panie komorniku Matuszewski, mam nadzieję, że pana bezkarność w końcu się skończy, prawda? Bo ja tylko uprzedzę pana, że kolega na pewno złoży panu, co? Pozew cywilny. Spotkamy się w sądzie. Ja na pewno będę wtedy, jak to się mówi, osoba zaufania społecznego na podstawie artykułu 154. Będę kolegę wspierał dalej, prawda? No nie, no, ten baner nie chce ustać i niestety bulwersuje się zawsze. Nie to, że może źle skonstruowany, tylko że po prostu takie zrządzenie losu. Dla osób, którzy zastanawiają się, czemu ten znicz stoi, to jest znicz w kolorze komunistycznym czerwonym stoi dlatego, że po prostu pod tym banerem upamiętnia brutalnie zamordowaną, zgwałconą Temidę, czyli boginię sprawiedliwości, prawda? Bo tylko w Polsce wymiar sprawiedliwości ma w nazwie sprawiedliwość, bo w salach sądowych nie ma. I to później są pokłosia, że tak pan komornik, będę to powtarzał, Matuszewski, będę to udostępniał. Jak pan chce, panie Matuszewski, pan może mnie pozwać. Żaden problem, stawię się na każdy termin, na każde wyzwanie i nie wiem, może dzień przedtem najpierw takim sprzętem, nagłośnie, nagram rozprawę publicznie. Jutro w Ostrołęce będę puszczał, przez ten sprzęt odtwarzał przestępcze działalności po prostu sędziów, prokuratorów, jak łamie prawo, w tym na przykład wspomnianego wcześniej pana Waldemara Ustaszewskiego, prezesa Sądu Rejonowego w Ostrołęce. To nie są bajki, to nie są jakieś tam historie, scenariusze z Barei. Pan Majewski z Różana budował dom dla pana prezesa Sądu Rejonowego w Ostrołęce. Zamiast należności za wybudowanie domu trafił, proszę państwa, na 6 lat do tworek, do psychiatryka. Nie dostał kasy za budowę. Co to jest? Przestępstwo, to jak to nazwać? Barbarzyństwo? No ja jestem w miejscu publicznym, są dzieci i tak dalej, nie będę używał wulgaryzmów i tak bym tego nie wie tego. Facet po prostu ucierpiał strasznie. Także co Tomek, czachę to tego, także proszę państwa, jakbyście wiedzieli, zastanawiali się, czy tu pracuje dobry komornik, to wam mówię, na pewno nie. Komornik tak, ale zły. Także jak pani Matuszewski, pan z pracy, pan wyjdzie, powie tam panu mikrofon, zdecyfekuje go, pan powie, to nieprawda, ja on kłamie, pan nie wyjdzie. Nie, pan nie wyjdzie, bo to jest prawda, tak? Pan nie pokaże swojej twarzy, tak? Ja na pewno nie jest, jakbym z tej pracy wychodził, to oczy w kieszeni bym wyszedł, prawda? Ale tak robią ludzie honorowi, uczciwi, którzy mają chociaż odrobinę kultury, honoru czy ambicji. A po prostu pan się zachowuje jak, nie wiem, no nie będę na pana mówił brzydko, bo oczywiście nawet ta manifestacja trochę więcej pozwala, żeby sobie powiedzieć, ale nie znajduję w słowniku słów takich, żeby pana po prostu oddać to, co pan zrobił tu na przykład dla kolegi. Tylko dla kolegi, ile osób jest poszkodowanych w pana rewizie działalności? Czy pan na przykład mógł wyjść za swój rejon wyjść i dokonać niezgodnych z prawem zajęciu należności? Na pewno nie. Ale pan czuje się bezkarnie, bo co, pana braciszek w prokuraturze ma szerokie plecy, tak? Spotkacie się gdzieś tam w Kisanie, teraz sezon, będziecie przy grillach opijać, cudować, wymieniać się, cudować, a wiem jak ten system działa. Wiele ludzi wasze pijackie imprezy zakrapiane alkoholem, narkotykami i z udziałem nieletnich po prostu ochraniało. Ci ludzie żyją w społeczeństwie, później mówią, opowiadają, kto jest w todze prokuratorskiej, kto sędziowskiej. Normalnie takie tematy to po 22, a nie w dzień. Także cóż, na razie zakończymy, bo do 12 mamy czas, także panie Tomek, czachnij ten filmik, ten twój, który teraz podamy, sygnatury akt.
podamy imiona, nazwiska prokuratora, pani biegłej, czy ten MOP wspomniemy gdzie, bo tam też podjedziemy do tego MOP-u następnym razem. Ty wrócisz senatorium, bo to też kolega schorowany i to niestety jeszcze musi walczyć z tym komunistycznym betonem uzbrojonym sowiecką stalą, prawda? Wychowanków komunizmu, którzy po prostu przyjechali do Polski na sowieckich czołgach, żeby mordować prawdziwych Polaków patriotów, za których morderstwa nikt nie dobył pewnie odpowiedział. Dlaczego? Bo przypita Polskę w Magdalence przez TW Bolta i oraz całe inne żydostwo, proszę Państwa. Tak to jest niestety. I teraz nam tu zamylają, przypominają się o obywatelach parę dni przed wyborami. Powiem jeszcze raz, czemu żaden prezydent z takim banerem, z takim hasłem nie wyszedł do ludu? Czemu? Bo lud by rozliczył. Obecne władze przyszły. Ja się pytam, PiS są zwolenników PiS-u. Tyle osób mówiliście, że PO zrobiło. Nie jestem zwolennikiem ani PO, ani PiS-u. Gdzie ci? Jeden. Tylko został zamknięty i wypuszczony. A za tyle milionów pewnie, co przy tej relacji zrobił na zachodzie Polski, to mu się opłacało, tak? Dla zmyły. Teraz od pieniądze FOZ-u się pytam. 10 miliardów dolarów wtedy. Jakie służby? Kto przejął polskie firmy, banki? Kto? WSI? Służby specjalne SB, USB? I teraz w sądach mają swoich zwolenników i pan profesor latał tylko przy tych pijanych Żydach w Magdalence i nie ruszajcie sądów, nie ruszajcie sądów. A w sądzie mamy co? Piękny polski orzeł w pieczęciach służbowych. Ludzie, zwróćcie uwagę, ja nie jestem ksenofobem ani antysemitą. Jestem osobą daleko tolerancyjną, chociaż LGBT nie będę tolerował. Ale na pieczęciach urzędowych mamy gwiazdy Dawida. Na tych obwódkach, to nie są jakieś klapki, kleksy, to są gwiazdy Dawida. Znaczny procent Żydów jest w polskim sądownictwie, prawda? Agentów Stasi i innych agentur. Nie to, że obecnie, ale jeszcze wcześniej po zmianie tego systemu teoretycznie pobierają wysokie stany spoczynku i układy działają. Dlaczego dzieci tych wszystkich dygnitarzy w togach dalej po prostu co robią? Robią prawo. Bo to jest piękny biznes. Chcą tu w Gajewie jeszcze sąd wybudować. Ja mówię, zakupę milionów. I teraz do czego to dochodzi? Ludzie kochani, ludzie mają się składać na robią challenge dla dzieci potrzebujących, a rząd daje miliony złotych dla ryzyka. Ja się z tym nie zgodzę nigdy. Pomagajmy dzieciom. Ja też jestem ojcem walczącym. Zacząłem to walkę 5 lat temu i pomagam takim kolegom jak Tomek, bo jestem ojcem walczącym, poszkodowanym i walczę o moje dzieci. Pozdrawiam się Dominik, lat 11 i Franio, lat 6. Nie pozwolę, żebyś tu nikt znowu miał nadarwane ucho. A ta pan prokurator, a z kolei z Ostrołęki, Mieczysław, nie, bo to, Mieczysław to jest Mieduszewski tutaj, pan Mariusz Czekalski mówi, że naderwał sobie ucho, zajmował sobie sweterek. Co za kretyńskie, debilne tłumaczenie. Zrobienie tatuażu centówki, dyszekowi na twarzy średniemu. Mówią, że to jest jak kociki dziewczynce zrobić. Dość przemocy w sądach na tych bezbronnych dzieciach. Dość handlu dziećmi. Dość zatoki sztuki w Sopocie. To, co się dało na Zakarpaciu. Czemu zginął pięściarz Kostecki? Bo wiedział, chciał powiedzieć, tak? Ja pana prokuratorze z Warszawy nie wierzę, że monitoring widzi i że on samobójstwo popełnił. Zamordowali chłopa po prostu. Ale znowu cóż, rozgadałem się, jak zwykle moja dolegliwość. Także, panie Tomek, wyłączymy ten sprzęcik, powiemy teraz do sensu, bo to moje pogaduchy to tak zamiast muzyki, że tak powiem, żeby ludzi ośmielić. A po prostu fakty takie, które są w postaci sygnatur akt i tak dalej, to po prostu będą też powiedziane, udostępniane. Także coś śmiało można przechodzić. Nie wiem, czy się zgadzacie Państwo z tą treścią tego baneru. Także co tam, Tomek, zatrzyma ten sprzęt, szykuj się do roboty, co nie?